Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym paranormalnym odcinku z Yatter Simulator i dzisiaj będziemy wywoływać sobie demona Billa. Jak już pewnie sami zauważyliście, znajdujemy się w starszej wersji tej gry, ponieważ to jest build bodajże z 2018 roku, a jesteśmy tutaj dlatego, że nie wiem, czy to ja jestem upośledzona, co jest całkiem możliwe, czy to wina tej gry, co również jest możliwe z wiadomych przyczyn, ale ja nie jestem w stanie po prostu w najnowszej wersji tej gry wykonać rytuału demona bólu. Po prostu nie wiem, czy to zostało usunięte, czy coś się pokiełbasiło w plikach gry w momencie jednej z ostatnich aktualizacji, ale naprawdę ja nie jestem w stanie tego wykonać. Jeżeli jest tu ktoś, kto robił już rytuał demona bólu w najnowszym buildzie Yandere Simulator i mu to wyszło, to naprawdę proszę o kontakt, napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem, ja tego nie potrafię zrobić. Dlatego właśnie będziemy to robić w starszym buildzie. I po tym przydługim wstępie myślę, że możemy przejść już do odcinka. Pierwsze, co chciałabym zrobić, to oczywiście zmienić sobie gacie na takie, które będą powodować, że moja psychika będzie spadać dużo wolniej i jest to po prostu kluczowe do tego odcinka. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pobiegniemy sobie do klubu ogrodniczego. Po co nam, słuchajcie, klub ogrodniczy? Już wam, słuchajcie, tłumaczę. Do klubu ogrodniczego biegniemy po to, aby mieć z niego piłę tarczową. Musimy ją wykraść z szopy. Ej, co jest? No bez jaj! Gra mi się ścięła! No nie mogę! Halo! Fiesta salsa, quinceañera, baila, siente ritmo, ponte a sonreír. Na szczęście żadna Siksa mnie tym razem nie podkapowała, także mamy super fajnie dostęp do szopy, no i tym samym do piły tarczowej, która będzie nam dzisiaj niezbędna w tym odcinku. Ukryjemy sobie ją od razu w klubie okultystycznym. Już tutaj, słuchajcie, sprawdzałam i nikt jej nie będzie podnosił, jeśli ona sobie tutaj tak będzie leżeć, więc bardzo fajnie. Co ja kliknęłam? Matko Boska. Tutaj sobie od razu schowiemy ten nóż, zaraz tutaj przyjdzie właśnie pani z samorządu zrobić przegląd. My sobie na nią poczekamy i poczekamy sobie również na wszystkich członków klubu okultystycznego, którzy właśnie zbliżają się w naszym kierunku. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego was tutaj zgromadziłam. To będzie turbo szybka akcja i ja muszę się teraz skupić, więc jak nie będę mówić, to przepraszam, ale... No czemu tak się stało? Nie miało się tak stać! Fiesta salsa, quinceañera, baila, siente ritmo, ponte a sonreír. Kuźwa, na nowo ten klucz. A, idź. Przynajmniej teraz się udało, bez żadnych komplikacji, więc fajnie. Jeszcze raz na nowo szybka akcja. I na końcu ty. Szybko, 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 szybko. Jest! Udało się, słuchajcie, za jednym razem ich wszystkich załatwić. Świetnie, po prostu idealnie. Teraz sobie wsadzimy ten nóż do czachy. Dotknęłam szklanki. I sobie porozmawiamy z demonem bólu. Tutaj mamy, słuchajcie, demona bólu. Wydaje mi się, że on jest najstraszniejszym demonem w ogóle, jaki istnieje. No crime found guilty. Given punishment, arms moved, body contorted, need justice, need revenge, descendants must feel what I felt. No to było kinda creepy, to było kinda creepy, nie powiem. I sobie, słuchajcie, już będziemy wracać. Ja się boję, że zaraz ta ruda Siksa przyjdzie mi do tego klubu okultystycznego i mi, słuchajcie, popsuje wszystko, także musimy, słuchajcie, po prostu się pospieszyć. Teraz oczywiście bierzemy ich tutaj wszystkich i musimy ich ciała umieścić w okręgu, wiadomo. Ale, słuchajcie, nie tylko umieszczenie wszystkich ciał w okręgu wystarczy, aby wywołać demona bólu. Trzeba posłużyć się piłą tarczową i rozczłonkować ciała każdego z nich. Nawet jeśli to są postacie animowane i nawet jeśli jest to gra, no to trochę tutaj pojechali po bandzie, nie powiem. Rozczłonkowuję ostatnie ciało. Zobaczymy, czy to już wyjdzie. Udało się, świetnie, moi drodzy. Kto tu na mnie patrzy? Jezus, idealnie się udało, nie? Idealnie się udało, bo akurat ta ruda laska mi weszła do tego pokoju i gdybym choć troszeczkę później to zrobiła, to już by było po ptakach, także świetnie. No i słuchajcie, jesteśmy teraz z takim właśnie... No, mi się wydaje, że to jest chyba najstraszniejszy demon z tych wszystkich. Ja wam już tutaj pokażę, zaprezentuję na szanownym gronie pedagogicznym jedno machnięcie tą łapą i po prostu... Każdy nie żyje. To... Ciało się jeszcze dodatkowo automatycznie rozczłonkowuje, więc to jest po prostu jakiś obłęd. Czy ja mogę was... A czemu ja was nie mogę zaatakować? Co? Co to miało być?
No dawaj mi ten klucz! Dobra, Chcę dołączyć do klubu ogrodniczego. Super. Ja mogłam to zrobić od razu, mogłam się w ogóle nie bawić w żadne kradnięcie klucza. Nie wiem, dlaczego wcześniej stwierdziłam, że kradzież klucza będzie jakimś lepszym rozwiązaniem, ale dobra. Wy już tutaj widzę, wszyscy siedzicie na miejscach, no może nie wszyscy, bo widzę, że brakuje jednej koleżanki. Gdzie jest ta koleżanka? O, no w końcu przyszła, Boże. No chodź tu już, czekamy na ciebie wszyscy. Jezus, gdzie mi ją wywaliło? No zobaczcie, ja nie wiem, czy ja będę mogła piąte ciało rozczłonkować, bo mi ją gdzieś tu za szafę wywaliło. Co tu się odwala? Czy ja mogę w ogóle wyjść? Pewnie będzie zaraz syf z tego, że ja wy... No i... Bez przesady, kochana. Ja wiem, że chciałaś uciec, ale nie wiem, czy to jest dobra droga. Kuźwa! No nie! Spindalaj mi stąd. Szybko, szybko. Uciekamy przed nią, uciekamy przed nią. Nie złapiesz mnie. Nara! Nie! Kuźwa! No! Przesada! Jak teraz mi się to nie uda, to ja kończę ten odcinek, bo ja mam już dosyć, naprawdę. Dobra, moi kochani, mamy to po raz drugi już. O ciebie już nie ma. Mnie zdenerwowałaś ostatnio. Tych łobuzów najwidoczniej nie da się w ogóle zabić. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego baseball miałby być silniejszy niż to, co ja teraz robię z moimi demonicznymi siłami. No ale dobrze. Jeżeli gra tak uważa, no to widocznie... Matko... I to jest cudowne. Mi się to jeszcze bardziej podoba niż demon ognia. No nie, Okę wzięłam, zabiłam, kurde. Kocham cię, Oka, wiesz, że jesteś moją ulubioną rywalką. O, tu jest jeszcze my waifu. Widzę, że już mi FPS-y spadają, co jest po prostu bardzo charakterystyczne dla tych wszystkich rytuałów demonicznych. A ci są chyba znowu jacyś niezniszczalni, bo widzę, że nie da się ich zaatakować. Jezus Maria, upuściłam jeszcze głowę Oki Ruto centralnie przed nogami senpaja. A senpai jak gdyby nigdy nic siedzi przy tej fondannie i czyta te cholerne książkę. Naprawdę, to jest przekomiczne. To ja może sobie zabiorę tę głowę. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o tematy paranormalne w Yandere Simulator, ponieważ wydaje mi się, że już wyczerpałam temat najbardziej, jak tylko było to możliwe. Chyba, że jest jeszcze coś, co pominęłam, to oczywiście możecie mi napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że to już wszystko. Na tym będziemy kończyć tę miniserię, trylogię. Ja się już z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie do końca. Do następnego i pa, 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 pa. You with